Wyblakły świat. Mała ilość komplementu. Kontakt fizyczny. Widzę reakcję drugiej osoby na moje słowa. Widzę reakcję drugiej osoby na moje słowa. W realu ludzie emocje są widzą. W realu ludzie widzą, kim są, ale nie wszyscy je odkrywają. W realu ludzie widzą, kim są. Emocje są widoczne. Wirtualny świat jest zupełnie inny niż ten realny przecież. No jak ludzie mogą być inni? No mogą zachowywać się inaczej ze względu na to, że nie widać ich twarzy, nie widać jakby emocji, które sobą reprezentują, albo czegokolwiek, nie widać. Tak, ale to zazwyczaj jest... Happy slapping. Pomyślałam o Flappy Bird teraz. Nie. No wirtualny świat jest inny. Jestem 14-letnią blondynką z prostą grzywką i okularami. Na tablicy mam dużo cytatów, książek. Chyba jestem melancholijna. Zdjęcie ustawiam głównie po to, żeby pochwalić się, jak to udało mi się zrobić bitki na siłowni. Jestem typową nastolatką, szaloną fanką, One Direction z gimnazjum. Ale jestem ruda, więc nie wiadomo. Nie mam dużo zdjęć. Na zdjęciu mam skrzypaczkę, z której słucham. No mam mało znajomych, kilka zdjęć. Umieszczam także inteligentniejsze wpisy, tak jak na moim blogu. Nielogiczny.pl. Ta nazwa rzeczywiście wpada w ucho. Jestem popularna, mam dużo znajomych.